Historia mysłowickiego zegara strefowego. W czasie bumu przemysłowego w XIX wieku na Śląsku rozwinęła się na szeroką skalę seryjna produkcja zegarów. W miejscowości Świebodzice na Dolnym Śląsku w roku 1847 powstała fabryka zegarów znanych na całym świecie pod potoczną nazwą Zegary Śląskie. Fabrykę założył pochodzący z niedalekiej Oleśnicy Gustaw Becker. Fabryka zatrudniała około 2000 pracowników. Do roku 1926 firma wyprodukowała ponad 2 miliony zegarów. Firma produkowała zegary Breckera do wybuchu II wojny światowej. Firma Gustawa Breckera wytworzyła mysłowicki zegar strefowy około 1876 roku, eksponowany w zakładzie zegarmistrza Siegfrida Weissa w Mysłowicach. Plesser Str numer 4, dzisiejsza Grunwaldzka. Około 1926 roku zakład ze sklepem odkupuje Władysław Garczarzyk. W 1947 roku przejmuje zegarnic Wacław Budziński, a po jego śmierci zakład prowadziła pani Budzińska, żona zegarmistrza. W 1962 roku zegar zabrany jest do Planetarium Śląskiego na Światową Wystawę Astronomiczną i tam już pozostaje do roku 2007. W kwietniu 2007 roku staraniem dyrektora Muzeum Miasta Mysłowice zegar zostaje przekazany do muzeum i poddany generalnej renowacji. Witrynowy zegar strefowy został wykonany jako reklama zakładu zegarmistrzowskiego w związku z działającą pod koniec XIX wieku w Mysłowicach misją emigracyjną. Zakład wskazywał czas w różnych strefach świata związany z falą emigracji zarobkowej. Legenda wskazała na brata bliźniaka mysłowickiego zegara strefowego wykonana przez firmę Breckera dla miasta Hamburga, gdzie kończyła się linia kolejowa przewożąca z Mysłowic duże rzesze emigrantów z obszaru środkowo-wschodniej i południowej Europy. Częściowym potwierdzeniem tej legendy jest odnaleziony w Ameryce zegar prawie identyczny będący w rękach prywatnego kolekcjonera. Pan Franciszek biega, doskonały fachowiec. Co powiedzieć, no zegar mówi sam za siebie. Jego konstrukcja, tutaj tak wizualnie z zewnątrz, jest bardzo taki bogaty, ale same konstrukcyjne rozwiązania są dość proste. I to chyba jest jego dużą zaletą, że nie jest zegar o wysokiej, tak jakby powiedzmy, komplikacji sam konstrukcyjny, ale sama myśl techniczna i rozwiązanie jest bardzo, bardzo ciekawe. Tak jak mi przekładnia i w ogóle sam rodzaj przełożeń jest powiedzmy nietypowy, bo te takie przekładnie satelitarne, które przełożone są tutaj z głównego mechanizmu na mechanizmy tarcz strefowych, no jest to powiedzmy konstrukcyjnie bardzo proste, chociaż mówię, myśl techniczna, wymyślić rzecz prosta jest rzeczą doskonałą, bo jest to rzecz trwała i tak jak mówię, nie jest to, czym zegar jest bardziej skomplikowany, więcej jakiś ma, no może powodować jego jakieś tam problemy, a tutaj konstrukcja tego zegara jest na tyle prosta, a zarazem ciekawa, że zegar przez tyle lat doskonale służy, oczywiście po jego tam bogatej historii, przejściach, jakie on tam przechodził w firmach i potem w planetarium, no to nie służyło temu zegarowi. No ale po tej całej rekonstrukcji, reparacji jest teraz w doskonałym stanie i cieszy jednego turystę i miłośnika zegarów. Jest to rzecz, tak jak mówię, na skalę światową bardzo, bardzo rzadka. Z tego, co tutaj wiemy, jest to niespotykane. Jest tam podobno jeszcze jeden zegar taki zlokalizowany, ale to dokumentacja i wiadomości są na to.
pomysł stworzenia tego zegara jest autentycznie związany z tym miejscem i Mysłowicami. A dlaczego? Dlatego, że w tym kraju mieściło się miejsce graniczne.